No siemaneczko, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej grze na kanale House Flipper 2. Będziemy się zajmować tutaj renowacją, sprzątaniem budynków, malowaniem ścian i co tam jeszcze jest w ogóle dostępnego w tej grze. Gościnie ze mną na głosowym jest dzisiaj Xenon. Siemano. Witam serdecznie. Xenon będzie tutaj nam też troszeczkę może pomagał komentować, może coś dopatrzy. Jak mu włączę ekran, także dajcie mi chwilę. Bo zapomniałem chłopowi dać ekran, a ma coś tam pomóc niby, nie? Także kurde, ciekawe jakby to wyszło. Ceno, widziałeś ten brud na ziemi? Nie widziałem, no właśnie, ja widziałem. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj troszeczkę już pograłem na drugim profilu, ale zrobiłem tam chyba ze 4 zlecenia, tylko żeby się tak po prostu wstępnie zapoznać z grą i to wszystko. No i kurde, chyba tyle, lecimy. Także Xenonie, jak widzisz jakiś brud, to go napraw, kurde. Dobrze, to będę dzwonił wtedy. To wtedy dzwoń, tak. Dobrze. Okej, na początku budzimy się w swojej chałupie, wyłączymy budzik, żeby nam nie piał. Poruszanie myszką to już wszystko znamy, także spoko. WSAD się poruszamy, myszką sobie przekręcamy głowę. Dzwoni jakiś tą Marino. Dobra, odbieram się, zobaczmy. To message me after all these years. So you're interested in house flipping and you came back to good old Pinnacove to find a job like that. A jak ta praca na wybrzeżu, trochę też zatęskniłem za domem albo jakąkolwiek inną, szczerze mówiąc. Już skończ rozmowę? Nie, no tak nie będziemy może robić. Dobra, nie będzie to pierwsze. You actually wanted to work on the Driftwood House? Well then, I'm afraid I don't have good news for you. The town council put turning it into a community center on hold. Dlaczego to się ze mną wstrzymała? Na jak długo jest szansa, że zmienią zdanie? Na centrum kultury. Dlaczego to się stało? Dobra, niech będzie. Just listen. After the first crew left the renovation half finished, someone named it the ugliest house on this side of the coast. It quickly became a new tourist attraction. You know, great for a funny social media post. Of course, the locals aren't thrilled about the whole situation. They would rather have a proper community center. Yet the town council have decided to keep it as it is for now. Najbrzydszy dom trochę ostro. I've seen worse. Perhaps it's because of its past. My folks told me it was a beautiful building for almost 100 years. Then the owners went for some questionable changes in the 80s. It was their vacation house, but they stopped going there soon after. And when the town finally took it over, well, it really wasn't what it used to be. Dobra, nie, słuchajcie, starczy. That's enough local history. Almost forgot I have another job for you. Check your email for the details. See you around, I hope. No nara, chłopie, bo się nagadałeś. Zakładka maile, to zaraz wam pokażę, o co chodzi. Karteczki mamy w domu, możemy sobie poponosić, zobaczyć. Ku pamięci zaginionego bajgla. Okej, spoko. Generalnie tak, wszystko można sobie podnieść, przesunąć. Okno otworzyć, akurat tego się nie otwiera. Ale wszystko tu można zrobić. Na przykład można sobie wziąć to krzesełeczko. Momencik. Obrócić i postawić ładnie, proszę bardzo. Generalnie to jest nasz dom. Po rodzicach został i jest tutaj grubo. Możemy sobie tutaj posprzątać, proszę bardzo. Posprzedawać też możemy niektóre rzeczy. Czekajcie, odkaszlę sobie. Co, ale jakiś taki haszel mnie dzisiaj wziął. No jak widzicie, jakieś tutaj stare rzeczy są, to wszystko będzie można ogarnąć, ale na razie nie będziemy się zajmować ogarnianiem naszej chałupy, bo na tym nie zarobimy po prostu, więc lecimy do komputerka. I tutaj mamy coś takiego jak maile. No i teraz tak, to mówi, że chcesz zostać fliperem. Tombalina, to jest ten sam chyba typ, co gadaliśmy z nim przez telefon, spoko. Pośrednicze w sprzedaży takiego jednego domku i chwilowo panuje w nim totalny chaos. Potrzebuję kogoś zaufanego, żeby pomógł mi to posprzątać. Pierwszy i ostatni raz pracowałem z nową dekoratorką wnętrz. Stanowczo przesadziła z ozdobami, okej. I zostawiła otwarte okna, żeby wpuścić nieco świeżego powietrza. Co nie było problemem. Nie byłoby problemem, gdyby tylko shop nie uznał tego za zaproszenie do złożenia wizyty. Efekt widać na zdjęciach. Zaraz zobaczymy zdjęcia. Także jeśli szukasz okazji do sflipowania domu, ten naprawdę tego potrzebuje, ale ogółem prosta praca, łatwa kasa. No okej, widać z powrotem domu, to Marino, spoko. Zdjęcia. Domek z zewnątrz wygląda całkiem spoko. Śmietnik jest przewrócony.
Aha, no i mamy Shopa. Dzień dobry. Shop tutaj zrobił nam małą demolkę. Ozdoby to ogólnie chodzi o te wędkarskie wszystkie przy... ozdoby. Dekoratorka chyba lubiła na ryby jeździć, nie wiem, nie oceniam. Łazienka, widzę, że tutaj też jest lekki mały burdelik. Dobrze, lecimy z tym, zobaczymy co się wydarzy ciekawego. Odegnie rzeczy, które należy wiedzieć przed rozpoczęciem gry. Słuchajcie, ja tego nie będę czytał, jeżeli chcecie to sobie spauzujcie i sobie to przeczytajcie całe. Ja już to wszystko znam, także jakby ktoś był zainteresowany, to zachęcam sobie do sprawdzenia tego. Dobrze, od czego zaczniemy? Na pewno trzeba ten syf tutaj ogarnąć. Xenon, podnieść śmietnik, proszę bardzo. I teraz tak, prawy przycisk, worek. I zbieramy wszystkie te... O nie, to jest akurat chyba instrukcja obsługi, jak w to grać. Tak mi się wydaje, ja do tego nigdy nie zaglądałem, bo w sumie to jest dość proste te sterowania. Nie trzeba tutaj jakichś, nie wiadomo jakich rzeczy... uskuteczniać, żeby sterować tą postacią i w ogóle robić tutaj przeróżne rzeczy, także okej. Okay. Worki możemy wyrzucić, żeby tak nie leżały brzydko. O. Śmietnik sobie zostawimy jeszcze otwarty, bo tutaj będziemy jeszcze worki wyrzucać. Ich tam będzie na pewno więcej z domu. Trzeba będzie je wynieść. Pozbierać śmieci, wynieść i na pewno będzie ich więcej. Także sobie tutaj to wyrzucimy. Dobrze, bierzemy szczotkę mycie i jedziemy. No nie widziałem, żeby ktokolwiek wcześniej wycierał wejście do domu chodnik szmat. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ścierką. ale okej, okay, no widocznie tak to jest zrobione tu, daj spółką. Kwiotek, kwiotka podniesiemy. Kwiotka damy, gdzie damy kwiotka? Tu do rogu damy kwiotka, będzie ładnie wyglądał, proszę bardzo. Trochę w ścianę wchodzi, może go cuniemy. Bardzo ładnie mówisz, podoba ci się? Tak. Mieszkałbyś? Tak. Dobrze. Dobra, te plamy sobie tutaj z bobra, czy co to było, z szopa, przepraszam, z szopa, wyczyścimy. Przez okno stół wyciera? Można, pewnie, że można. Dobra, zamkniemy to okno, żeby drugi szop nie przylazł. A nie da się, chyba od środka dopiero będzie można. Dobra, wchodzimy do środka, zobaczymy. No i tutaj mamy więcej szopa, okej, okay, zamkniemy sobie te drzwi. Dobra, szafkę też no nie mów, że szop do szafki las, to już w to nie uwierzę. Fajne w tej grze jest to, że można wszystko sobie otworzyć, wszystko przesunąć, po prostu wszystko zmienić, jeżeli się tylko chce. Także to jest kapitalne po prostu. No dobra, najpierw zbieramy śmieci. Aha, no tośmy nazbierali. Worek pełny. Uwaga! Ale to był żółt, widzieliście? No dobra, jedźmy dalej z koksem. A raczej ze śmieciami, nie z koksem. To wyrzucimy też. Tu jest coś rozlane, tu jest śmieć jakiś. Shopa zaraz wyczyścimy. Shopa wyczyścimy, jak to brzmi źle. Nieważne. Nie czepiajmy się o szczegóły. Dobra, to sobie ustawimy tutaj ładnie. O, no halo. Pyk. To sobie obrócimy, żeby było ładnie. Generalnie tego nie musimy robić. Tak, jak sobie weźmiemy, to są zadania w danym pokoju. Co trzeba zrobić? Tutaj już wszystko sprzedaliśmy, co trzeba było sprzedać, czyli ten pojemnik i cokolwiek to jest. Nie wnikam. Pozbierać śmieci. To już mamy zaliczone. Teraz jeszcze tylko wytrzeć plamy i będzie tak jakby gotowe. Także tak jak widzicie, ja nie muszę tego tutaj wszystkiego przestawiać, ustawiać. Ale czemu mam tego nie zrobić? Okno też zamkniemy, żeby shop pracz nie przyszedł wyprać. Taki suchar. Śmiej się, Ksano. Żeby było, że jestem zabawny, kurde. Tak. Dobra, wycieramy shopa. Patrzcie, w ogóle można zobaczyć, w którędy on poszedł. Tutaj. Zrzucił telewizor, podrapał ścianę. Chciał zeżreć szczupaka. Później tutaj przyszedł. Na okno chciał wleźć, chciał tędy chyba wyleźć. I chyba tyle. Tak czy nie? Chyba tak, nie? Bo już więcej śladów nie widać chyba nigdzie. A nie, tu jeszcze shopper był, patrzcie, tu jeszcze był, kurde. No tu poszedł jeszcze do łazienki. A, i łazienką uciekł, no spoko, dobra. To mamy to, już wiemy, znamy ten, poznaliśmy Bobra plan, Bobra, Shopa, Jezu. Ale skreślił, Bobr... innego. Bober, Shopper w sumie jeden pies, nie? Tak, dokładnie, niczym nie różni. I ja też tak uważam. Dobra, kwiotka gdzie postawimy? Kwiotkę postawimy, może nie tutaj, tutaj też nie, bo to jest krzesło. Może kwiotka postawimy tutaj, żeby ładnie, pięknie, ślicznie było, proszę bardzo. Te drzwi zamkniemy sobie, bo one nam tu przeszkadzają. Okej, okay. Przedpokój, co tu trzeba zrobić? Sprzedać rzeczy, śmieci, plamy, okna, standard. Dobra. To może zajmiemy się najpierw sprzedażą rzeczy. To, co trzeba sprzedać,
Można sobie nacisnąć Q, skanuje nam się wtedy pokój i podświetlają się rzeczy, które trzeba sprzedać, patrzcie. Ten wazonik trzeba sprzedać, tą lampkę trzeba sprzedać, wazon. To pojemniczki jakieś, coś tam, coś. To jeszcze. O, rybę. Tu już wszystko będzie sprzedane. Nie, jeszcze nie wszystko, to jeszcze trzeba sprzedać. Tą szafkę trzeba sprzedać, to chyba. To. Śmieci sprzedane, obiekty są już wszystkie, dobra. To lecimy ze śmieciami teraz. Trzeba pozbierać śmieci. Teraz tak, jak wybierzemy sobie śmieci, znowu naciśniemy Q, to nam się taki skan robi tak jakby. I wszystko, co mamy pozbierać, się podświetla. Także dosyć jest to zrobione dobrze, bo przynajmniej wiemy, co trzeba zrobić, tak? O, jeszcze tuszopa nie wytarłem, patrzcie. Topa Bobra. To jest szop, co miał na imię Bober. O, niech tak będzie. Żeby było, że jedna i druga nazwa jest poprawna, nie? Bo tak. Ja się pomylę znowu, zaraz, kurde, ten i o. Zaraz mi wszyscy pojadą w komentarzach, że ja takie o rzeczy tutaj mówię źle. Dobra, wycieramy dalej te ślady. Zaraz się tam zajmiemy dalej. Tutaj wszystko ogarniemy, żeby nie było. Bo wycieramy. Podrapaną ścianę trzeba by zamalować, a nie wyczyścić. No ale spoko, skoro się da wyczyścić, to czyścimy. Do bambek pod kasi. Tak, bawi i uczy, nie? Tak. I rzuca sucharami, nie? Pozdrawiamy Karola Strasburgera. Czy to będzie na środku? To nie będzie na środku. Na środku będzie chyba tu. O, teraz jest ładnie, pięknie. Lampę poniesiemy, żeby to miało ręce i nogi, proszę bardzo. Tak narożnie może postawimy. I co? I tutaj chyba jest wszystko ogarnięte. Kapcie jeszcze możemy ustawić, żeby było ładnie. O. Ładniej zrobimy, tym później więcej zleconek będzie, nie? A im więcej zleconek, tym więcej pieniędzy. A z kolei, im więcej pieniędzy, tym szybciej później będziemy mogli sobie kupić nasz pierwszy dom i odnowić. Tak. Bo to mniej więcej o to tutaj chodzi. Dobra, jeszcze okno jest do czyszczenia. No to jedziemy ściągaczką. Tak. I dobra, mamy to. Czemu to jest muzyka? Tu nie powinno być muzyki, słuchajcie. Ja dopiero się teraz kopnę, że tu muzyka jest, ale muzyka jest wyciszona. Więc nie rozumiem, dlaczego jest tu muzyka. A, bo muzyka jest z telewizora. Wyłącz, dobra. Okej. Okay. Dobra, tu jest ogarnięte, tu jest w miarę ogarnięte. Możemy jeszcze podnieść to, żeby tak brzydko nie leżało. Postawimy to po prostu na środek, mniej więcej na środek. Kwestia wsporna, czy to jest środek, jak to woli. Dobra, idziemy dalej. Trzeba tutaj śmieci pozbierać. Sobie to pozbieramy. Tutaj na razie śmieci nie ma. Tu chyba też nie. Może zakończyć teraz zlecenie. Nie będziemy kończyć teraz zlecenia, bo to jest dopiero pierwsza gwiazdka, tak? To jest zawodno z naszej pracy, ale nie, bo mamy dopiero jedną gwiazdkę. To widać tutaj w prawym górnym rogu obok zadań. Także zrobimy sobie to zleconko na... Oho, pełny worek. Na trzy gwiazdki. Uwaga. Michael Jordan. Pozdrawiamy. No i dobra, czyścimy dalej wtedy. A tu jeszcze można spryskać, ale nie mamy jeszcze psikadełka naszego. Psikadełka. Płyn do mycia, ok? Umówmy się, że to jest płyn do mycia, ale to jest psikadełko. Psikadełka nie mamy, więc na razie dłużej troszeczkę to zajmuje, żeby to wszystko zetrzeć. Proszę bardzo, właśnie wbiliśmy drugą gwiazdkę. Ale do trzeciej jeszcze trochę zostało. Ciekawe, czy tutaj trzeba coś zrobić. Wyczyścić nic, wyrzucić? Też nie. Tu jeszcze trzeba wyrzucić parę rzeczy. Tu. Coś jeszcze? Halo? Nie? To wszystko? No to mi namówiliście, dobra. Czyścimy. Dywanik ładnie, pięknie. Całą podłogę, zaraz popodnosimy, jeszcze ładnie te przedmioty pochowamy. Żeby to było tak, jak trzeba. Mamy prawie trzecią gwiazdkę. To akurat nie jest już plama żadna. Tu jeszcze jest plama, patrzcie. Tak. Okno na szybkości zrobimy. Proszę bardzo. Generalnie to... patrzcie, ile tu jeszcze jest rzeczy. Tu jest jeszcze jakiś odkurzacz. Tu jest jakiś młotek. Ubudowanie jakieś. Oświetlenie chyba, nie wiem. Malowanie ścian, a to nie wiem.
co to jest, ale to do tego dojdziemy. Dobra, to już w tym pokoju jest wszystko zrobione, ale słuchajcie, jeszcze poustawiamy to ładnie. To mnie dużo czasu to nie zajmuje, a zawsze będzie efekt lepszy, jak klient zobaczy swój dom po naszym sprzątaniu i w ogóle. To mi się nie podoba. Będzie pan zadowolony, nie? Tak. Dobra. Świeczki. Świeczki ładnie są postawione. Teraz papier toaletowy. Widzę tu pewien schemat, więc może zrobimy to tak, jak jest tam zrobione, o ile nam się to uda. Prawie się udało. Tu jeszcze jakiś pojemniczek, coś tamtego, to możemy schować tutaj w sumie, proszę bardzo. I co, tyle? No to Xenon, teraz się rozglądaj, panie kolego. Gdzie tu, co jeszcze trzeba zrobić? To zamkniemy, bo to jest zrobione. O, tu jeszcze czegoś nie sprzedaliśmy. Tak? Tak, sprzedaj, dobra. To nasz pistolet do sprzedawania i jedziemy. Co tu trzeba sprzedać? Halo. Ja zamykałem te drzwi. A nie, bo wyrzucałem worki, dobra. Aha, okej, okay, to i to, proszę bardzo. I co tu jeszcze będzie do sprzedania? Czytaj, nie będziemy czytać, bo my nie umiemy czytać. Aha, te dwa urazy, spoko. Proszę bardzo, i mamy zlecenie zrobione na 3 gwiazdki. Także zamykamy to, oddajemy zlecenie i zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno chcesz teraz zakończyć zlecenie, zarobisz 2069, oczywiście. Proszę bardzo, 3 gwiazdeczki i pięknie. No dobra, to w takim razie, skoro tak to wygląda, to słuchajcie, drugiego zlecenia już przyjmować nie będziemy, ale chwilkę sobie jeszcze ogarniemy tutaj u nas w chałupie, żeby to też miało ręce i nogi. Także, kurde, słuchajcie, trzeba będzie tutaj ogarnąć parę rzeczy. I na tym sobie zakończymy odcinek, żeby one nie były bardzo długie, bo jednak zauważyłem, że wy nie chcecie za bardzo oglądać długich odcinków, więc postaram się je robić po prostu krótsze. A po prostu będzie ich więcej, no bo wiadomo, żeby przejść grę, no to trochę też zajmie czasu. Czy to okno jest brudne? Oczywiście, że jest brudne. Czyścimy sobie najpierw okna. Pięknie. Nie zarobimy nic na tym, ale zawsze będą jakieś tam punkty doświadczenia, tak? Także będzie można sobie jakieś perki pokupować, jakieś, nie wiem, jakiś odkurzacz, jakiś, nie wiem, lampę Xenonie? Dokładnie, tak. Lampy są najlepsze. Lampy są najlepsze? Lampy rządzą, tak. Mówisz? A najlepiej Xenonowe, nie? Ja wiem, o co chodzi, tak. Kurde, panie. Polecamy bardzo. Polecamy bardzo lampę Xenonową, dokładnie tak. Nie, dobre. To co tutaj jeszcze można zrobić? Tutaj są jakieś te... Jakieś coś gdzieś. Ale te szafki są brzydkie, patrzcie, nie? Masa. Jakie proste. A jakie proste, do tego nie? Słuchajcie, czekaj, czy to można to przestawić? Można to przestawić bardzo ładnie. Widziałeś, już jest ładnie prosto, kurde. Tak. Tutaj kafelków brakuje, no spoko, widocznie musi brakować. To sobie postawimy tu może. To możemy przesunąć. O, całą kuchenkę przesunęliśmy, nie. Co tutaj jest? Masz trochę pizzy w lodówce. Serio? Pizza jest. Czad. No ale generalnie, jeżeli chodzi o tą grę, to tutaj nie można zjadać rzeczy, żeby na przykład jakiś głód jest, czy coś w tym stylu, nie ma czegoś takiego, także... Także ona tam jest po to, żeby chyba po prostu była, mi się wydaje. Dobra, tą karteczkę przeczytaliśmy, to ją usuniemy, żeby jej nie czytać dwa razy. Co my to jeszcze możemy zrobić? Możemy wyczyścić sobie podłogę, bo ktoś tu naniósł bardzo brzydko, nieładnie. Nie podoba mi się tu. A w ogóle to się zastanawiam, jak ja tutaj będę miniatury robił do tej gry, kurde. Damy radę. Damy radę? Tak. No dobra, to mi namówiłeś. W ogóle chyba chudy można wyłączyć wszystkiego, proszę bardzo. I... No i git. Dobra, to zrobimy... taką miniaturkę, proszę bardzo. Okej, lecimy dalej z tym. Czyścimy sobie jeszcze wszystko, zaraz zbieramy tutaj ten syf, co z kominka wypadł.
Żeby chociaż podłoga była czysta. Ja wiem, że jak się sprząta, generalnie to podłoga zawsze zostaje na koniec. I zawsze podłogę się ostatnio sprząta, ale... O, proszę bardzo. Punkt ulepszenia. Dzień dobry. Dobra, to teraz jak to punkt ulepszenia? Tutaj ulepszenia. I proszę bardzo, mamy nowy poziom mycia. Czyli chyba trochę szybciej będzie można teraz wycierać, mi się wydaje. No jak, patrzcie, o ile szybciej od razu. Tutaj da się to wytrzeć? Nie, to jest po prostu stare. Dobra. Worek na śmieci, zbieramy wszystkie śmieci, które tutaj są. Tego kwiatka można wyrzucić, tego też. One i tak już, te kwiatki są nie w najlepszej kondycji, że tak powiem. Kubek może nie będziemy wyrzucać. No i dobra, to tu jeszcze? Może krzesło sobie jeszcze zciągniemy, ustawimy. Tutaj przed kominkiem będzie, proszę bardzo. O, pięknie. Pyk. Krzesła. Proszę mi dać to krzesło. Tu jeszcze jakaś skrzynia jest w ogóle. Może tą skrzynię wyciągniemy. Co to jest w ogóle? Proszę mi to pokazać. A to jest szafka. Dobrze. Szafkę ustawimy z drugiej strony w takim razie. Obrócimy sobie scrollem na myszce. I pyk. Niech sobie stoi. Proszę bardzo. O, lampa. Xenon, patrz. Jesteś. Kurde, jesteś. O, Xenon. Jej. Jesteś. Patrz i świecisz nawet. Tylko tak trochę w ziemię, ale to nic. No ale świecisz, okej? Okay? Umówmy się. Na podłogę. Chociaż nie, to by można było do blatu tutaj dostawić te krzesła, bez kitu, nie? Tak zrobimy, patrzcie. Bo to jest takie jakby wyspa kuchenna. Więc możemy sobie te krzesełka tutaj dostawić. O! Tak. Git. Tyle? Chyba tyle. Dobra, idziemy przed dom, bo mam pomysł jednak na inną miniaturę. Wyjdziemy sobie przed dom. I tutaj sobie zrobimy taką miniaturę, patrzcie. Tak. No i git. O, garaż jeszcze mamy, patrzcie, kurde. O, to też trzeba będzie posprzątać. Ale to już sprzątać będziemy sobie na następnym odcinku, także bardzo wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podoba ta gra, jeżeli wam się podoba, zostawcie łapeczki, to wtedy będę wiedział, że chcecie to oglądać i żeby wam nagrać kolejne odcinki. Na koniec jeszcze wspomnę o moich kochanych wspierających, dzięki bardzo, że jesteście. I w sumie tyle, dzięki Xenon, że byłeś ze mną na głosowym, że mi towarzyszyłeś. A nie ma za co. I tyle, słyszymy się w kolejnym odcinku z gry House Flipper 2, trzymajcie się i cześć. Cześć.